Monika Zamachowska, 47 lat. Jest znana z tego, że często zabiera głos w imieniu swojego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, 58 lat. Tak było i tym razem, gdy aktor trafił do szpitala i przeszedł operację. Monika niedawno straciła pracę w TVP i od tamtej pory nie może znaleźć nowej. Okazało się, że w tym samym czasie jej mąż zaczął borykać się z problemami zdrowotnymi. Reklama niestety, konieczna była operacja, którą Zbigniew właśnie przeszedł. Aktor został poddany zabiegowi artroskopii kolana, w jednym z kaliskich szpitali. Z wpisu, który Monika umieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych, wynika, że pacjent ma się dobrze i przy okazji podziękowała całemu zespołowi lekarzy, którzy opiekowali się jej ukochanym mężem. Precyzja, życzliwość, klasa. A teraz rehabilitacja. Trzymajcie kciuki, napisała na sam koniec. W komentarzach posypały się życzenia zdrowia dla Zbigniewa. Fani również zapewniali Monikę, że będą trzymać kciuki za szybki powrót do zdrowia Zamachowskiego.